Z Gajkiem chodziły panny, niezamężne dziewczęta. Była to gałązka jakiegoś iglastego drzewa, ubrana w kwiaty bibułkowe, wydmuszki, religijne obrazki. Dziewczęta chodziły od domu do domu, składały życzenia. Był to taki zwyczaj, Gajk mający sprowadzić na domy właśnie wszelką pomyślność, dostatek i urodzaj. Młodzi panowie chodzili od chaty do chaty z wózkiem. Wózek był przybrany bibułą, kwiatami i często był też tam figurki laleczki, orszaku weselnego, no i figurka koguta. Panowie również chodzili od domu do domu, składając życzenia. Również to miało taki rys, żeby zapewnić zdrowie, pomyślność, dostatek, urodzaj. Kogut był takim symbolem właśnie siły witalnej, energii życiowej, a także erotycznej. Nigdy nie zapominano o domach, gdzie były panny na wydaniu i to była również okazja do rozglądania się, prawda, za kandydatką na żonę.